W Starachowicach z dniem 1 lipca uruchomiony został system teleopieki. Objęte zostało tymi usługami 10 osób starszych, chorych i niesamodzielnych. Teleopieka to nowoczesne rozwiązanie, które ma podnieść bezpieczeństwo i komfort życia osób starszych. Jest to system przywoławczy, który jest systemem wsparcia, działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zapewnia on natychmiastową pomoc dla osób w podeszłym wieku, chorych lub niesamodzielnych. Z systemu teleopieki korzystać mogą mieszkańcy Starachowic, osoby najbardziej potrzebujące, które korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, u których ze względu na osamotnienie, wiek, zły stan zdrowia może być potrzebne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu lub bezpośrednia pomoc. Osoby objęte teleopieką otrzymały specjalnie zaprogramowane, proste w użyciu i obsłudze smartfony. W sytuacji zagrożenia wystarczy nacisnąć dużą czytelną aplikację w telefonie, a urządzenie wysyła sygnał alarmowy do centrali, która obsługuje system. Czerwony to jest ten SOS, dzwonimy do tego systemu do tak. Warszawy, tak? Tak. Zielony? No jak potrzeba coś, jakiejś pomocy. I do kogo? Do poszczególnych osób, które będę miała wytworzyć. Puszczamy i próbujemy. Dzień dobry, Marek Matrek, z tej strony się kłania Urząd Miejski w Starachowicach. Testuję urządzenie u jednej z naszych podopiecznych, sprawdzam, czy wszystko działa. Pani Barbara, czy Pani ma wszystkie dane Pani Barbary? Pani ma wszystkie dane Pani Barbary? Tak, mam. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeba dzwonienia, ale gdyby była potrzeba, no to cieszę się, że Pani odbiera na bieżąco. Dzięki bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Raz. Powodzenia. Jeszcze również. No, i brawo. Halo? Tak, sprawdzam. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz Marek Matrek z tej strony się kłania. Witam. Przemieściliśmy się na inne osiedle i chciałem zobaczyć, czy na osiedlu południe, to jest druga część miasta, to też działa ten system, czy nie. Okazuje się, że działa, że pani też działa, więc bardzo się cieszę. To pozdrawiamy, nie niepokoimy, do zobaczenia. Tu na razie wszystko dobrze. No. Sami Państwo widzieli, jak ważną rzeczą jest to wsparcie, którego udzielamy poprzez system teleopieki dla seniorów w naszym mieście. Ten system, jak widzę na przykładach tych, które już mogłem zobaczyć naocznie, czy spotkać się z osobami, które korzystają z tego systemu, widzę, że to ma sens i że w przyszłości powinniśmy ten system rozbudowywać. Zmierzam w tym kierunku, żebyśmy mogli zakupić w przyszłości takie opaski, które będą i badały temperaturę i będą na bieżąco przesyłały dane dotyczące danej osoby do systemu, w którym czy lekarz, czy opiekunka będzie miała na bieżąco informację o stanie zdrowia danej osoby. To będzie jeszcze bardziej wzmocniony system od tego, który pilotażowo wdrożyliśmy, dlatego że będzie też w momencie upadku sygnalizował właśnie to do opiekunów i dzięki temu będziemy mogli na bieżąco reagować. W ramach wysokiej jakości usług społecznych i programu, czyli programu w ramach regionalnego programu operacyjnego, będziemy starali się o środki finansowe właśnie na rozbudowę tego systemu, ale też na wiele, wiele innych działań, które będą skierowane od juniora do seniora, między innymi w gminie Starachowice. Panie podkreślały to, że zwiększa się poczucie bezpieczeństwa w momencie, kiedy posiadają możliwość skorzystania z tego systemu i to jest tak naprawdę bardzo, bardzo istotne.